Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypominamy, że w tej części jest z nami Kazon, czyli Robert Kazanowski, gitarzysta Nocnego Kochanka. Cześć Robert. Dzień dobry. Tutaj. Tym razem będziemy rozmawiać o urządzeniach, które tworzą brzmienie, poza gitarą i aparatem oczywiście. I z tego co widzę, idziemy w cyfrę. Tak, tak. Od jakiegoś czasu stwierdziliśmy, że cyfra jest lepszym rozwiązaniem. Zaczęło się w sumie od tego, że przerzuciliśmy się na granie na uszach, czyli bez monitorów. Na scenie, tylko po prostu słuchaweczki, każdy robi sobie swój miks. I jeszcze graliśmy wtedy na normalnych piecach, znaczy też specyficznych, bo graliśmy na Taurusach, czy polskiej firmy, też podłogowe, fajne urządzenia. I normalnie paczka Dawida Labogi używaliśmy, bardzo fajnie też to brzmiało. Tylko że okazało się, że w zależności od sceny, w zależności od, czy to jest plener, czy to jest klub, w zależności od sali, te piece, mimo ustawień takich samych, brzmią inaczej. No, mieliśmy swoje mikrofony, wszystko ustawione dokładnie tak samo i za każdym razem gdzieś tam coś grało głośniej, coś grało jaśniej, ciemniej, coś się zmieniało i trzeba było co koncert praktycznie na próbie to brzmienie sobie dokręcać. Specyfika sali. Specyfika sali. I w którymś momencie stwierdziliśmy, że może się zainteresujemy, jakie są w ogóle opcje. A opcji jest w tej chwili bardzo dużo, no bo można iść we fraktala, tak jak my poszliśmy. No ale są i kempery, które ludzie sobie bardzo chwalą. Są też Helixy w tej chwili bardzo dobrej jakości. Jakieś Moery, nie wiadomo, bardzo dużo tego się teraz zrobiło. Więc zaczęliśmy szukać, no głównie to spadło na mnie, bo ja sobie lubię właśnie tak produkcyjnie trochę podziałać i mam też takie małe studyjko w domu, monitory studyjne, więc jakby też mam najlepszy odsłuch tego, jak to faktycznie gada. I zdecydowaliśmy się na fraktale, też poza tym, że brzmienie nam się podobało najbardziej. To jest bardzo dużo opcji efektowych. Tam trochę, ja lubię sobie poużywać jakichś różnych efektów dziwnych czasami. I też czytałem, że po prostu w fraktalu są te efekty, jakby to pogłosy, czy jakieś delaye są najlepszej jakości. A tak jak ja na przykład delaya nie używam, znaczy reverbu, Arek lubi bardzo reverby, ja lubię delaye, więc po prostu potrzebowaliśmy czegoś, co będzie grało tak jak chcemy. Opcji tutaj jest w ogóle dużo, jakby też korekcji tego, co się dzieje. Ja na przykład kaczkę, którą mam zrobioną, to jest na bazie jakiegoś Dunlopa, ale całą krzywą jakby za działania tego, w momencie, kiedy pochylasz pedałem, zrobiłem sobie sam, tak żeby mi to pasowało tak, jak ja lubię. Jakby zakres też częstotliwości, w jakich operuję, też można sobie ustawić, więc wszystko sobie ustawiłem tak naprawdę pod siebie. I to jest fajne, że nie trzeba już jakby być ograniczonym do jednego efektu i do możliwości tego efektu, tylko jest jednak sporo i tych przesterów też jest dużo, jakichś tam boosterów, czy po prostu distortion, czy jakiś fuzz. Chorusów jest też bardzo dużo, każdy chorus ma jakieś tam, nie wiem, z 10 na przykład opcji, czy więcej, które też wszystkie parametry można dostosować tak naprawdę jak potrzebujesz. Więc jest to bardzo fajne mieć wszystko w jednym, i nie martwić się, że jakiś efekt padnie, albo jakiś kabelek padnie gdzieś w trakcie. No i tu jest ewidentne też przenoszenie studia na scenę, nie? Tak, tak, dokładnie. Bo też ostatnie dwie płyty nagrywaliśmy już na fraktalach. No i wiadomo, że są ludzie, którzy słyszą różnicę i że jednak cyfra to nie to. Ale to wszystko zależy od tego, jak to się zrobi. Wiadomo, że no jakby cyfra z jednej strony nie może być lepsza od pieca lampowego, bo jest wzorowana przede wszystkim na tym, więc no wiadomo, że ten piec zawsze będzie tym pierwszym, na pierwszym miejscu. Nie? Ale też wydaje mi się, że ludzie często zapominają o innym aspekcie, że jakby piec, jak masz piec i paczkę, to on brzmi zupełnie inaczej na żywo, a inaczej jak podstawisz do niego mikrofon. I możesz do dobrego pieca, do dobrej paczki, do dobrej gitary podstawić gówniany mikrofon, albo źle go ustawić nawet i będzie brzmiało bardzo źle. Możesz mieć dobry mikrofon i dobry piec i inaczej ustawiać za każdym razem mikrofon i piec będzie brzmiał za każdym razem. Tak, ale można go ustawić tak, że nie będzie brzmiał w ogóle. Mieliśmy kiedyś sytuację taką, że realizator miejscowy, nie powiem z jakiego klubu, już chyba nie istnieje ten klub,
ustawił do paczki 4x12 mikrofon tak z pół metra od paczki centralnie w środek, w tą deskę pomiędzy głośnikami. I się dziwił, że nie gra. Bo myślał chyba, że to jest cały głośnik po prostu, cały może ten kwadrat. Może zepsuły mu się wysokotonowe głośniki na przodach, dlatego Ciężko powiedzieć, ale to jest jeden z przykładów, jak można po prostu zepsuć brzmienie. Tak. Nieważne, do czego to podstawisz, nieważne, czy to jest Mesa, czy Marshall, jak źle ustawisz mikrofon, to nie będzie brzmiało, a poza tym też ten mikrofon nie zbierze całego tego brzmienia, żeby trzeba byłoby ustawiać poza mikrofonami jakby od głównego brzmienia, trzeba by też w pokoju poustawiać mikrofony w różnych pozycjach, żeby złapać całe to brzmienie, a to i tak nie będzie brzmiało tak samo. No powiedz mi, bo zrezygnowaliście z paczek, zrezygnowaliście z odsłuchów, z monitorów, gracie heavy metal, przecież na koncercie nóżka na monitor, no to jest podstawa, no. Jak wy sobie radzicie bez nóżki mamy na podesty. Monitorze? Macie podesty. Mamy podesty, na której możemy sobie wejść, możemy sobie nóżkę postawić i też to działa. No tak, to załatwia sprawę. I przynajmniej się krzywo nie patrzy, że mu stawiasz nogę na odsłuchu. Opowiedz trochę o tym urządzeniu, bo to jest konkretne urządzenie, które wybrałeś. Dlaczego? Konkretnie ten wybrałem dlatego, że to jest wersja taka bardziej mobilna. Jak mi się zdarza grać jakieś właśnie, czy Memoriał grałem, czy kiedyś robiliśmy w ramach spotkania z ESP taki wieczorek, powiedzmy jam session, gdzie graliśmy sobie po prostu półtorej godziny coś z chłopakami się. Część składu właśnie z Memoriału plus nasz bębniarz Żurek. Spotkaliśmy się raz tylko na próbie, żeby sobie coś pograć, ale zrobiliśmy taki koncert powiedzmy, bez ustalonych form, bez ustalania czegokolwiek. Po prostu wchodzimy, któryś zaczyna grać, reszta się dogrywa i gramy. No i stwierdziłem, nie będę całego kombajnu brał swojego koncertowego, bo tam są i backupy porobione, i cały system jakby i bez przewody, i przełączanie tego, dystrybucja sygnału. To już jest taka konkretna skrzynka się z tego zrobiła. A to jest fajna rzecz, to też mogę mieć w domu, mogę mieć na jakieś takie mniejsze wyjazdy, czy właśnie na przykład dzisiaj i jest idealne, gdzie po prostu mam prawie to samo, co na koncercie, bo to jest troszkę ograniczona wersja niestety. Ale jest właśnie fajne, takie bardzo mobilne, bo tak naprawdę biorę to, gitarę i jestem, jakby mogę grać cokolwiek, bo leci z linii, mam dwa kanały wypuszczone, z dwóch mikrofonów, jedną paczkę i to wystarcza. No co ci trzy pedały, jak nie masz skrzyni biegów? Ten pedał jest od głośności, która jest ustawiona pomiędzy ostatnim efektem a delayem. Aha. Czyli jeśli mam delay i ściszę, to delay jeszcze zostaje. Czyli nie jest to do końca jakby potencjometr głośności w gitarze, bo pod głośnikiem ścisza mi całe, wszystkie efekty praktycznie, ale lubię mieć to brzmienie, że... Ale przede wszystkim tego używam raczej w tych solowych jakichś rzeczach, bo na koncercie no to jest po prostu na full i lecimy. Ale to uważam, że jest to bardzo przydatna rzecz, żeby mieć po prostu. Z tej strony mamy kaczkę. A tutaj jest łami, które działa w dwóch opcjach. Przy gitarach rytmicznych zjeżdża dwie oktawy w dół. Mieliśmy kiedyś taki numer mi stresowy, który się zaczynał właśnie takim brzmieniem trochę odpalającego się motoru, więc to właśnie było idealne. Na brzmieniach solowych mamy łami dwie oktawy w górę. To ostatnio używam w sumie rzadko, ale wzięło się od tego, że kiedyś słyszałem numer Satrianiego
Searching, jeśli dobrze pamiętam. I on miał cały jeden motyw, taki główny, zbudowany właśnie tylko na bazie WAMI. I jak to usłyszałem, mówię, muszę to mieć. Aha. I kupiłem sobie faktycznie oryginalne WAMI, które gdzieś jeszcze chyba w domu mam. Jeździło ze mną na koncertach, a potem jak się przerzuciliśmy na to, to stwierdziłem, muszę to po prostu mieć, żeby było. Na wszelki wypadek lubię to mieć gdzieś pod ręką. Te pedały masz zaprogramowane na stałe, że one tak, są tak? Tak, dokładnie. A możesz sobie przyporządkować różne brzmienia różnym pedału? Kurde, nie pamiętam już, bo to dawno temu ustawiałem. Znaczy to jest tak, że chyba one są przypisane do danego wyjścia, bo mamy cztery wyjścia, w sumie można cztery pedały podpiąć. I potem ustawiasz już w efekcie, w zależności od tego, co się chce. Mam taki jeden preset, bardziej do zabawy. I tutaj pod tym pedałem mam ilość pogłosu. Teraz jest taki gdzieś tam w tle. Tylko, że trzeba robić to w ramach presetu, a nie można tego tak zmieniać sobie, że nagle ten pedał będzie obsługiwał zupełnie trzy różne efekty na przykład. Jest to bardzo wygodna sytuacja, ewidentnie. Czy dużo czasu zajęło ci zapoznanie się z tym urządzeniem, czy cały czas je poznajesz? Są rzeczy, których nie znam do dzisiaj, ale po prostu się poddałem, bo można w ramach samego wzmacniacza poustawiać jakieś dziwne parametry i preampów, i power ampów, i jakieś ekwalizacji, i głośników, jakieś dziwne rzeczy, których się boję trochę ruszać. Ale samej takie obsługi, no to trochę zajęło. Też ten fraktal podłogowy jest troszeczkę trudniejszy w obsłudze. Ale przydaje się na przykład najpierw korzystanie z aplikacji, bo jest aplikacja, przez USB się łączy z komputerem i można to wszystko robić z myszki. I jak już człowiek mniej więcej poznał, jakie są parametry, co gdzie jak, to już później obsługa tego też jest dużo prostsza. Ale chwilę to zajęło i też czasami też się jeszcze potrafię pogubić. Ale przynajmniej jestem w stanie w miarę na szybko coś zmienić, jeśli potrzebuję. Jasne, że nie jesteś w stanie poznać wszystkiego, tym bardziej, że co chwilę coś się zmienia. Ale to jest trochę tak, że jest powiedzenie, im głębiej w las, tym więcej drzew. No, trochę tak. Tu jest trochę podobnie? Trochę tak. Tutaj naprawdę można dużo różnych dziwnych rzeczy pozmieniać. Nawet w paczkach też można parametry różne dziwne pozmieniać, jakieś odległości mikrofonów. Jakby wielkość tej paczki, gdzieś tam też można takie parametry sobie pozmieniać. Ale ja stwierdziłem, że też nie chcę tu przekombinować. Jedyną rzecz, którą zrobiłem, o której też w sumie wydaje mi się, że warto pamiętać, jak się ma takie cyfrowe urządzenia, że ta paczka nie gra pełnym pasmem. W sensie nie gra od 20 Hz do 20 kHz, bo nic w sumie tak nie gra tak naprawdę. Więc mam przyciętą od 80 Hz do 8 kHz. I po prostu więcej już nie przypuszcza. I to jest na przykład też może rzecz, którą ja to gdzieś znalazłem na YouTubie, bo lubię, jak kupuję jakiś taki sprzęt, to siedzę i po prostu oglądam. Zanim kupię, to też siedzę i oglądam po prostu, co można z tym zrobić, jak można zrobić, co można poprawić. I znalazłem właśnie filmik, gdzie gościu tłumaczył, dlaczego to potrafi brzmieć bardzo cyfrowo i co zrobić, żeby nie brzmiało cyfrowo. I wystarczy właśnie ściąć tą górę całą, której normalnie po prostu piec nie zagra. Bo nawet jak się spojrzy na jakieś takie, wiadomo, że tam potem pod mikrofonem i w pomieszczeniu to trochę inaczej wychodzi, ale nawet patrząc na parametry samych głośników, jakiś Celestion V30, on gra gdzieś tam koło 5-6 kHz i on jakby więcej tego brzmienia nie daje z siebie. To już paczka trochę dodaje, mikrofon trochę dodaje, ale jakby trzeba też, wydaje mi się, o tym pamiętać. Byłem kiedyś na koncercie, gdzie właśnie ktoś grał na chyba na Helixie i strasznie brzmiało to, tak wszędzie był ten dźwięk, po prostu ta górka taka leciała po prostu po całym pomieszczeniu. I podszedłem do realizatora i tak mu po prostu rzuciłem, znaczy mówiłem, jak chcesz to spróbuj może, ale właśnie przytnij mu tą górę i zobacz, co wtedy się będzie działo. I nagle się zrobiło, pojawiła się ta gitara, zaczęła się robić selektywna i zniknął ten właśnie taki
bzyk cyfrowy też w tym wszystkim. Nie? I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie po prostu nie włączyć tego i zostawić, bo to nie do końca tak działa. Tworzenie samego brzmienia to jest długi proces? No, u mnie trwa już 4 lata. Znaczy, zależy czego się jakby potrzebuje tak naprawdę. Czy tu jest tak, że musisz najpierw wiedzieć, czego szukasz i krok po kroku do tego dochodzić, czy możesz pacnąć trójkę albo czwórkę i potem dopiero kręcić i Znaczy można, ale to wtedy zajmuje więcej czasu. Myślę, że warto wiedzieć też mniej więcej, czego się szuka na początku, czyli jeśli, tak jak my gramy na przykład muzykę jednak metalową, to już wiadomo, że raczej się pójdzie w jakąś kolumnę, która ma V30. To jest taki standard, jednak one są trochę jaśniejsze, trochę mają szybszy atak, są takie bardziej agresywne, więc się bardziej przebijają w miksie. Więc to już jest jakaś podstawa. Piec, to też wiadomo, że raczej się pójdzie w czy to w Piveya, czy w Mesę, a nie na przykład w Voxa jakiegoś vintage'owego, bo wtedy to nie zabrzmi. Jakby trzeba wiedzieć mniej więcej po prostu, jak te piece brzmią i który pasuje do stylu grania. No, granie na Marshallu Plexi jakiegoś Brutal Death Metalu może się nie sprawdzić, bo będzie po prostu zamulony dół, z którym się już niewiele da zrobić tak naprawdę. Druga przydatna rzecz jest też znajomość o tyle wzmacniacza. Ja się tego przez to nauczyłem trochę obsługi mesy w ogóle na żywo, jak miałem kiedyś opcję grania, że na przykład mesa Mark IV albo Mark V, ta, która ma equalizer graficzny jeszcze, takie suwaczki, to brzmienie się tworzy tym equalizerem, a nie gałkami jakby z preampu. Więc jeśli tam przewalisz bas powyżej dwójki, czyli tak naprawdę minimalnie, to już ci się robi muł, którego później nie masz jak usunąć. I jak graliśmy w Sopocie z Bikcycem, graliśmy taką imprezę i właśnie mieliśmy tam jakby backline miejscowy, więc nie mogliśmy nic swojego postawić. To mówię, dobra, wezmę SMS-ę, bo już mniej więcej wiem, jak to ugrać. I przed próbą w ogóle już sobie ukręciłem coś mniej więcej, co chyba, wydaje mi się, że to powinno grać. Bo wiedziałem po prostu, jak to działa. Że tam trzeba tej górki dużo dać środka, ze środkiem ostrożnie, ale przede wszystkim dół trzeba wyciąć tak naprawdę i podbić go equalizerem później, bo tam equalizer działa po preampie chyba, a nie po gainie, a nie przed gainem, tak jak większość. Więc trochę to inaczej to brzmienie się później buduje. Więc to warto nie wchodzić tak na ślepo, bo można się przejechać bardzo, bo właśnie mieć brzmienia, które się w ogóle nie podobają. Co ja kupiłem w ogóle, po co mi to? No a potem trzeba już kombinować dalej, jakby ten piec i paczka, no to jest wiadomo podstawa, tak. Bez tego się nie ruszy. I potem pytanie, co dalej? Ja mam tu ustawione różne dziwne rzeczy, bo potrzebuję jakby do brzmień rytmicznych potrzebuję boostera, więc mam ustawiony standardowy 808 Maxona, która też działa nie na wszystkich rytmicznych kanałach, bo ostatnio lubię też mieć, jak potrzebuję lżejszy przester do jakichś takich bardziej rockowych numerów, jak na przykład mamy pierwszego Nie przepijam, to wtedy wolę ten i mieć trochę mniej gainu i bardziej, żeby ten piec brzmiał sam z siebie, żeby ta gitara się bardziej hard rockowo w sumie wtedy odezwała. No wiadomo, delay na solówki i cleany. Do klina też czasami, ale to też ostatnio trochę odchodzę od chorusa, ale też lubię mieć, żeby był. Mam jeszcze jeden bardzo specyficzny equalizer na dwa dosłownie numery, które gramy, który dodaje taki, no może zaprezentuję nawet, bo to jest klin normalny. I jest na tej przystawce, a na tej przystawce, on w tej chwili jest trochę ostrzej, ale z chorusem i z tym equalizerem dodaję takiej bardzo dziwnej górki, takiej trochę niepokojącej. I tego brzęku jeszcze trochę dodaję strun. I to używam w Vampirze teraz, czyli jednym z naszych najnowszych numerów.
I chyba w Diable z piekła też używaliśmy czegoś takiego, żeby dodać takiego niepokoju trochę do brzmienia. Tutaj akurat nie mam, ale też w wersji tej koncertowej mam flanger, którego używam też efektowo, tylko w paru fragmentach. No i do tego łami i kaczka, to już bardziej właśnie do solówek. Jakbyś mógł stworzyć brzmienie od podstaw, na przykład, nie wiem, Van Halena z piecem 5150. To bym nie umiał, bo nie wiem na czym on, bo to zwykle nie jest tak, że to jest tylko piec, tylko tam dochodzi dużo różnych elementów, to warto by było się zagłębić, też jaka paczka, jakie mikrofony, jakie ustawienie, bo on miał bardzo specyficzne brzmienie. I pytanie jeszcze, ile gitara zmienia, ile jakichś, nie wiem, czy boosterów używał, nie mam pojęcia. A tu mikrofony też masz w środku, możliwość ustawienia mikrofonu? Można ustawić mikrofony, ale też paczki, impulsy są zwykle robione na zasadzie, że jeden impuls to jest jakaś paczka z danym mikrofonem w danej pozycji. W Helixach, z tego co wiem, można zmieniać też ustawienie i odległość. Tutaj są jakieś parametry, które można dokręcać, ale trochę się boję tego ruszać, bo na razie jestem w miarę zadowolony z tego, co się dzieje. Ale też wiem, że jakby to jest brzmienie, które i tak będzie obrabiane później, więc to też nie jest tak, że się nagra i już, tylko trzeba to w miksie gdzieś tam osadzić mimo wszystko, więc nie chcę też za dużo wycinać, za dużo kombinować, żeby było nad czym popracować jakby dalej. No to pokaż możliwości tego urządzenia. Mam tutaj ustawione standardowo jak na koncercie, czyli mam 8 scen na dwóch wzmacniaczach, czyli mam standardowo rytmiczny. Dwójka to jest do melodyjek, czyli jak gramy z arkiem jakieś we dwóch, takie nie solówkowe, ale czasami solówki też jak gramy we dwóch. Czyli troszkę więcej gainu, ale niewiele i delay do tego. Trzeci to jest clean, taki główny. Trzecie to jest taki solówkowy, kiedy już gramy sami. Czyli jeszcze trochę więcej gainu, jest troszeczkę głośniejszy, tam o jeden chyba decybel, żebyśmy mieli w uszach jakby delikatną różnicę, ale na koncertach nasz realizator po prostu podgłaśnia, ma specjalny kanał drugi, który jeszcze tak dopala jakby te solówki. Kolejna scena to jest przester jakby rytmiczny, tylko że bez boostera, czyli jest troszeczkę lżejszy. Do porównania. Słychać więcej brudu wchodzi przy takim graniu, więc to jest niepotrzebne. Kolejny kanał to jest rytmiczny, ale też trochę głośniej, czyli jeśli na przykład zaczynam sam jakiś numer, że jest jedna gitara, tylko Jarek dogrywa jakieś rytmiki, to wtedy... Czyli żeby ona się trochę bardziej wybiła jakby przy braku tej drugiej gitary rytmicznej. Trzeci kanał, znaczy siódmy w sumie kanał, to już jest ten clean właśnie taki. Jest na, jakby ustawiony pod tą przystawkę przy mostku. I ostatni kanał to jest solówkowy, tylko też bez boostera, czyli żeby on był... trochę bardziej okrągły.
Właściwie tyle tak naprawdę. Czy jak się przygotowujecie do nowej płyty, to bazujecie na tym, co, tak, co jest? Tak. Czy znaczy, to jest trochę, pozmienialiśmy, bo też się nauczyliśmy paru rzeczy między tą pierwszą płytą cyfrową, powiedzmy, a teraz tą, co nagrywaliśmy. Ale ustawienia na żywo są mniej więcej takie same, odkąd na tym gramy. Tutaj jakby przez to, że to jest jakby wszystko w jednym, to nie mam aż takich możliwości jak normalnie, bo poza tym, że mam te 8 scen, tak jak tutaj, to mam jeszcze oddzielne przełączniki, że mogę sobie wyłączać ten chorus, mogę sobie ten flanger wyłączać, jakby mogę te na bieżąco te efekty samemu jeszcze zmieniać. To mam jeszcze zrobione. Jeden z booster, który się zamienia przy przełączeniu na oktafuza. To też do solowych rzeczy takie, że dodaje tą oktawkę taką trochę hendriksowską. Bardzo, bardzo fajnie to brzmi, ale to jest do bardzo specyficznych rzeczy. Tutaj jest zrobione tak na prosto, chociaż można też ustawić jakby cztery na przykład sceny i cztery jakieś efekty, które można włączać, przełączać. To już zależy, co kto potrzebuje. Generalnie jest 8 przełączników, które za to odpowiadają. W takim najprostszym ustawieniu, bo oczywiście tutaj są jeszcze jakieś przełączniki funkcyjne, które umożliwiają jeszcze jakieś inne cuda, ale ja wolę mieć jakby prostotę. Zwłaszcza, że też mamy z Arkiem, jakby mamy ustawione dokładnie tak samo te kanały. Bo czasami jak zmieniamy się stronami, któryś wie, że na przykład, dobra, ty grasz solo, to ty już tak stoisz tam, to nie będziesz wracał, to ja ci przełączę. I na odwrót, więc sobie sami czasami zmieniamy kanały. I przynajmniej jest trudniej się jakby w tym pogubić, bo wiesz, że po prostu to, co jest u mnie, to jest u niego i jest spokój, nie? A oczywiście można sobie to poustawiać, jak się chce tak naprawdę. Powiedz mi jeszcze na koniec i zdać tajemnicę, bo pewnie wiele osób to interesuje. Nagrywacie nową płytę, trochę poszerzacie swoje brzmienie, ale brzmienie koncertowe macie sprawdzone. Tak. Czy brzmienie płyty staracie się przenieść na koncerty jeden do jednego, czy po wyjściu ze studia jakby dochodzicie do sprawdzonego brzmienia koncertowego na tych urządzeniach? Znaczy brzmienie koncertowe mamy jakby stałe, bo wiadomo, że płyty gdzieś tam się różnią. Ciężko jest nagrać dwa razy tak samo płytę, bo to nawet chociażby przy perkusji się coś zmieni, czy wokal będzie na innym mikrofonie nagrany, już trochę to inaczej wszystko zabrzmi. My szukamy też trochę brzmienia tego płytowego cały czas, bo kombinujemy, każda płyta brzmi trochę inaczej. A na żywo po prostu, na żywo to musi działać na żywo, jakby to są dwie oddzielne rzeczy tak naprawdę. I wydaje mi się, że nie da się tego tak przełożyć do końca, ale też nie mamy jakiegoś takiego oparcia na to. Jakby to nie jest też na tyle inne, to co gramy w studiu, a to co nagrywamy, to co gramy na żywo, nie jest na tyle inne, żeby to jakaś była duża różnica, tak mi się wydaje. Ale też ciężko mi powiedzieć, bo nie słyszałem nigdy naszego koncertu z zewnątrz, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, wiesz, jak to brzmi dla ludzi. A realizator akustyk musi was chwalić, bo jakby was nie chwalił, to by stracił pracę. No. To prawda. Proste. Ale wiemy, że realizator nasz jest bardzo sprawny i na pewno brzmi to wszystko tak, jak trzeba. Bardzo ci dziękuję za to, że wpadłeś. Dziękuję również. Bardzo Robert Kazanowski. Fajnie, że mogliśmy sobie chwilę pogadać. Chwilę. Już niebawem będzie grane. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i do usłyszenia i do zobaczenia za kilka dni. Bye, bye.